Szanowni Państwo, zastanówcie się chwilę, czy w Waszym najbliższym albo dalszym otoczeniu znacie kogoś, kto w ostatnim czasie doświadczył kryzysu psychicznego. Jestem przekonana, że każdy z nas w najbliższym albo dalszym otoczeniu ma taką osobę. Ja się nazywam Ola Rodzewicz, jestem menadżerką projektu Młode Głowy Fundacji UNOESA i zapraszam Was dzisiaj do obejrzenia odcinka, w którym będziemy z Grzegorzem rozmawiać o projekcie Młode Głowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym. Pamiętaj o zasubskrybowaniu kanału, a jeśli chcesz wziąć udział w nagraniach, zgłoś się do nas. Sponsorem odcinka jest Open Nexus, twórca fundacji Kreatywni dla przyszłości. Witamy serdecznie na kanale Świadomie Myśląc. Tutaj moim gościem po raz drugi, z czego bardzo się cieszę, Aleksandra Rodzewicz, ale mówię do ciebie Olu, więc Ola Rodzewicz. Dzień dobry. Jakbym miał, oczywiście damy link w opisie do poprzedniego mm -hmm. naszego materiału. A jakbym tak podsumować twoją działalność, no to na pewno związana z hybrydową szkołą, mm -hmm. również z Fundacją Hybrydowa Szkoła. No ale działasz bardzo mocno. Facetka z poradni to ten hashtag jest chyba najbardziej tak. dla mnie taki <laughs> zaznajomiony i tak mi się kojarzy mocno z tobą od serducha. Wiem, że też felietony, bo nie jeden mm -hmm. czytałem w Rzeczypospolitej. Chciałabyś coś dodać do tego, do tego opisu? No i z serca w edukacji już od wielu, 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 wielu lat. No i dzisiaj jestem u Was jako menadżerka projektu Młode Głowy Fundacji Unałeza. Tak. I to jest ten temat dzisiejszej rozmowy. Dokładnie. Bardzo mnie interesuje, co niesie ten raport, co daje, mm. jakie wnioski wysuwa. Mhm. Chciałem też pogratulować, bo, bo razem tutaj z kilkoma kobietami, które widzę, mhm. że prężnie działacie razem, byłyście u pani minister. Mhm. Jak tutaj na samym wstępie? Czy udało się tutaj coś dobrego dla Młodych Głów zdobyć, załatwić? Mhm. Powiedział? To może zacznijmy od samej opowieści trochę o projekcie Młode Głowy, mhm. jeśli pozwolisz, to projekt Młode Głowy Zrodził się dzięki temu, że Martyna Wojciechowska, która jest prezeską fundacji Unałeza, jest dobrze znaną w Polsce i na świecie społeczniczką. Kobietą, która się nie poddaje łatwym tematom, trudnym tematom i łatwo się takim trudnym tematom nie poddaje. Sama w swoim prywatnym życiu zetknęła się z taką sytuacją, że koleżanka jej córki Doświadczyła kryzysu psychicznego i szukała po prostu pomocy. I Martyna się zaangażowała w to, i okazało się, że to w Polsce nie jest proste. Że w Polsce dziecko, które jest w kryzysie psychicznym, które potrzebuje pomocy i to potrzebuje pomocy na tu i teraz już, mhm. no musi czekać czasami dwa albo trzy lata na, na, na specjalistyczną pomoc. I już Jakby... mówimy o psychiatrycznej czy psychologicznej? O psychiatrycznej pomocy. Prawda. Nawet na prywatną, chyba są trzy tak. szpitale prywatne tak. i tam też trzeba czekać. Tak. też jest, też jest nieprosta. Ja właśnie wczoraj będąc na UAM-ie ja tu w Poznaniu opowiadałam o tym, że ja mam też kilka telefonów prywatnych do psychiatrów dziecięcych. I oni czasem nie odbierają telefonów, bo oni po prostu, no co oni mają mi powiedzieć, tak? Jak ja bym potrzebowała pomocy dla jakiegoś dziecka, a oni mają terminy zarezerwowane na rok albo i dalej do przodu, no to po co mają odbierać telefon, żeby mi powiedzieć, że nie są w stanie mi pomóc, tak? I jakby ta sytuacja jest no, bardzo skomplikowana i Martyna na wstępie wspomniałeś raport, postanowiła, że żeby dowiedzieć się, jaka jest sytuacja w Polsce, że to jest sytuacja, która nie dotyczy może tylko, nie wiem, koleżanki i córki, prawda? Postanowiła że należałoby zbadać tą sytuację w Polsce. I badanie, no, na dzień dzisiejszy, jest chyba takim największym badaniem w ostatnich latach, które zostało przeprowadzone w Polsce. Bo to badanie, które zostało zrobione i zakończone raportem, to jest ponad 184 tysiące dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat, gdzie no, nikt nie zrobił takiego aktualnego badania w Polsce do tej pory. I jak zrobiliśmy normalizację tego na całą populację dzieci w Polsce w wieku 10-18 lat, to, no to okazuje się, że te wyniki pokazują, że nasze dzieci w Polsce po pierwsze są samotne, po drugie mają skrajnie niską samoocenę, a po trzecie mówią, że nie czują, że mają jakąkolwiek sprawczość czyli one nie czują, że coś mogą, nie? po prostu są samotne, nic nie mogą i jeszcze, i jeszcze czują, że. Że tak naprawdę nic nie znaczą. I to jest taka sytuacja ostra, bardzo, bo, bo to jest coś, co krzyczy i, i woła o pomoc. No ale my wiemy, że nie wyczarujemy tych psychiatrów dziecięcych, prawda? Bo to, nie, to się nie da tego zrobić tak szybko, bo sytuacja jest bardzo skomplikowana. Tutaj specjaliści, myślę, że z zakresu zdrowia mieliby dużo do powiedzenia, bo. To nie, też nie chodzi o to, żeby szukać winnych, tylko powiedzieć, że jest, ta sytuacja, jest po prostu zła w Polsce. Ale Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje coś, co się nazywa pierwsza pomoc psychologiczna. I to jest wyjście w tej sytuacji. I my z tego wyjścia w Fundacji Unaweza w projekcie Młodej Głowy skorzystaliśmy i postanowiliśmy działać. Dając dzieciom program profilaktyczny Godzina dla Młodych Głów, który już dzieje się w Polsce, wzięło, bierze udział w naszym programie profilaktycznym 1500 szkół. To jest ponad 300 tysięcy dzieci, które już dzisiaj są po trzech albo czterech lekcjach w ramach tego programu. To są lekcje dotyczące emocji, granic, potrzeb oraz tego jak szukać pomocy w pierwszym półroczu a w drugim z zakresie jakby funkcjonowania dzieci w przestrzeni cyfrowej, w przestrzeni online i elementów higieny cyfrowej. Mhm. I to jest jakby drugi, drugie <tryk> półrocze tak, tego programu profilaktycznego. Ale, ale okazuje się, że jak jest potrzeba i, i są chęci, to to coś można zrobić. I projekt Młode Głowy, Otwarcie o Zdrowiu Psychicznym, ja się śmieję teraz, jak jeżdżę trochę po Polsce, to mówię, że chciałabym, żeby za jakiś czas było tak, że jak ktoś usłyszy hasło Młode Głowy, to od razu mu zabrzmi w głowie Otwarcie o Zdrowiu Psychicznym, nie? Bo, bo my mamy takie konkretne cele w tym projekcie i, i będziemy na pewno je skutecznie realizować. To jest po pierwsze, no chcemy słuchać młodych ludzi. To jest pierwszy taki filar naszego projektu. Czyli dać młodym głos, po drugie normalizować sięganie po pomoc. Nie wiem jakie są twoje doświadczenia, myślę, że też możesz się podzielić, ale, ale jak rozmawiamy i badamy to, to okazuje się, że no o ile dowiesz jak cię boli ręka czy noga, to do lekarza szybciutko człowiek się udaje, ale z tym sięganiem po pomoc w obszarze zdrowia psychicznego to po pierwsze nie jest normą, a po drugie, no ten dostęp też do tych lekarzy jest bardzo utrudniony, co nie pomaga w tej sytuacji, ale no, nawet to mówienie o tej pomocy jest, jest niezbyt, niezbyt powszechne. No i ostatni filar naszej działalności to jest to, że wyposażamy w narzędzia. Program profilaktyczny jest jednym z tych narzędzi, które daliśmy szkołom do realizacji i też tu muszę bardzo pochwalić dyrektorów szkół i nauczycieli i nauczycielki, że z niezwykle otwartym sercem weszli w to. Naprawdę. Bardzo się cieszę, że w ogóle takie, taka inicjatywa. Mm -hmm. Tylko czy nie jest tak trochę przypowieść, znaczy obowieść mm -hmm. mi się skojarzyła, że jest facet, który jest przed, przy brzegu rzeki no i widzi jakoś topielca, który mm -hmm. się topi, no i pomaga mu. Za chwilę widzi kolejnego, pomaga, mm -hmm. no ale po ośmiu godzinach pomagania, już nie ma siły jak ten psychiatra. Tak. I, I w tym momencie postanawia, że pójdzie w, wzdłuż rzeki i zobaczy, co tam się dzieje. No i poszedł za zakręt, zobaczył, że tam jest po prostu dziurawy most, mm -hmm. przez który ludzie wpadają. Mm -hmm. I po prostu trzeba było ten dziurawy most załatwiać, naprawić. Załatać, mm -hmm. naprawić. Tak. I teraz pytanie, czy to nie jest tak, że koncentrujemy się na symptomach mm -hmm. i to jest w ogóle potrzebne, bo mm -hmm. powinniśmy zaczynać od rozmowy, absolutnie. Tak. Mm -hmm. Natomiast, czy nie powinniśmy się skoncentrować na tych rozwiązaniach systemowych, które sprawią, że tych, ci psychiatrzy nie będą potrzebni w takiej ilości, mm -hmm. więc nie będą przeładowani, bo tak... Mm -hmm. Wiesz, no nasze działanie ma charakter profilaktyczny. Program profilaktyczny jest rozmową o emocjach, o granicach, o potrzebach czyli o tym, żeby mieć taką samoświadomość siebie. I jeśli mówimy to w, w, w kategoriach te, te, tego Twojego przykładu, to to jest właśnie łatanie tej dziury w moście nie? to działanie czyli. Jeżeli wiemy, że dzisiaj dzieci są samotne, mają skrajnie niską samoocenę i, i nie czują się sprawcze, to my mówimy, coś jest nie tak. Nie? Gdzieś w szkole, w tej przestrzeni, gdzie dzieci spotykają się z dorosłymi ludźmi, żeby, żeby przygotowywać się do dorosłego życia między innymi, to nie otrzymują takiej najważniejszej rzeczy, Czyli, czyli takiego wyposażenia w takie życiowe umiejętności, nie? jak rozpoznać swoje emocje, jak je nazywać, jak sobie z nimi radzić, jak mówić o swoich potrzebach, prawda? I, I to jest właśnie to łatanie tej dziury w moście, bo okazuje się, że w polskiej edukacji po prostu nie ma takiej przestrzeni, gdzie, gdzie dzieją się takie rzeczy. Dobra, to tutaj mhm. właśnie chodzi mi o to, masz rację, ten Aha. problem jest absolutnie potrzebny, nie neguję mhm. go tylko bardziej tutaj apel do pani minister uh -huh. edukacji narodowej, że to szkoła powinna być wręcz systemowo, na kierunku, takie programy powinny być tak. niepotrzebne. To pokazuje uh -huh. alarm tak. I, i fajnie w ogóle, że, że się tym zajęliście, bo uh -huh. to jest niezwykle cenna inicjatywa, tylko właśnie to szkoła, główną dla mnie wartością, jaką szkoła może dać, to jest właśnie te relacje mm -hmm. to jest ta umiejętność samopoznania samooceny podniesienia samooceny, a nie jedołowania tak. zaniżania. tak i jeszcze zapytałaś mnie co ja o tym sądzę uh -huh. bo potem problem też mnie dotknął uh -huh. ja przyniosłem córkę w ósmej klasie akurat uczy się teraz w szkole no jest szczęśliwa pełni energii uh -huh. w ogóle zaczęła się rozwijać w kierunkach których nie bardzo uh -huh. dużo czyta książek Oczywiście nie lektor, tylko mm -hmm. te, które, które lubi, nie pochłania jej wręcz wieczorami, no bo może przestało tak. no czytać, może się wyspać, może się uczyć mm -hmm. jakby w takim rytmie, jaki, jaki lubi. E, I jest systematyczna, bo faktycznie jest to nie dla każdego, ale ona jest systematyczna, tak. jest zdyscyplinowana. E, zaczęła też pasję odkrywać. Natomiast co, mnie, co nas skłoniło z żoną mm -hmm. w takiej sytuacji, to że w naszych szkołach Polskich się zamiata pod mm -hmm. dywan, i o emocjach rozmawiać nie można wręcz, to jest niewskazane. Prawda? Nie daj bo Boże. szkoła jest nie od tego. Płacz dzieci, u dziecka, się, tak. na, mhm. to jest coś jakiegoś nagannego, czy coś, tak. co jest y, niepożądane. Gdzie, gdzie mają te dzieci emocje wyładować? Tak. I, nasza, i, I nasza obserwacja jest taka, że z naszych polskich szkół, bo, bo to nie jest to jedyny przypadek mhm. mojej córki, odchodzą często ofiary, a sprawcy zostają. To nie chodzi o to, żeby ich karać. Mhm. To chodzi o to, żeby wyciągać wnioski, żeby ich uświadamiać, żeby pokazywać, co czynią, jaką skazę, czy jako, jak, jaki, jaką wyrwę mogą tak. gdzieś tam doprowadzić. I, I tutaj jest to systemowe dla mnie rozwiązanie. Bo mnie ten problem dotknął, więc też go czuję. Może nie aż tak mocno, mhm. bo tutaj nie było trzeba takiej interwencji. Natomiast yy, no... natomiast dobrze, że już jest szkoła w chmurze. To też powiedzmy to, to głośno, bo, bo są różne bardzo zdania na ten temat i to jest też jakby dla mnie naturalne, że jeszcze nie ma takiej gotowości, takiej dojrzałości w polskim społeczeństwie na zrozumienie, że jeśli, jeśli jest taka potrzeba i prawda, jak jest popyt, to, 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 to przyszła podaż I, i okazuje się, że te wszystkie dzieci, które wcześniej były objęte w systemie nauczaniem indywidualnym, które dla mnie no jest takim niedoskonałym rozwiązaniem. Ono jest dobre wtedy, kiedy dziecko rzeczywiście z jakiegoś powodu zdrowotnego ma utrudnione albo, albo ma niemożliwe uczęszczanie do szkoły. To jest objęte nauczaniem indywidualnym. Ale my wiemy, że dzieci, które często mają zdiagnozowaną fobię szkolną, prawda? Albo różne inne takie psychosomatyczne choroby, które wskazują na to, że że ta szkoła jest tym, tym miejscem, które, do którego one nie chcą uczęszczać i ich stan zdrowia na to nie pozwala. To takie nauczanie indywidualne, gdzie mhm. nauczyciel przychodzi do domu dziecka, wiesz, to dla mnie jest już dzisiaj coś, co my też musimy sobie bardzo mocno przemyśleć, bo, bo ja rozumiem, że ale już nawet w tej sytuacji, kiedy ktoś jest po operacji i jest w domu, i przychodzą do niego nauczyciele do domu, to zarówno dla tych nauczycieli i tych nauczycielek, jak i dla tych uczniów i rodziców to jest bardzo trudna sytuacja, wiesz. Przychodzi po prostu, a już też powiedzmy szczerze, że czasami ten nauczyciel jest sprawcą tego stanu, że ten uczeń ma tą fobię szkolną, prawda? Czasami jest tak, że to nauczyciel jest źródłem tego... Tego lęku, a my mu potem fundujemy coś takiego, że ta osoba, sprawca, przychodzi do niego do domu, do jedynego bezpiecznego jego miejsca. Dla mnie to jest, ja się, ja się śmieję, dlatego że dla mnie to jest po prostu tak irracjonalne rozwiązanie. Ten sprawca przychodzi do niego do domu, gdzie to dziecko czuje się bezpiecznie, po to, żeby być z nim jeden na jeden. Nie? Tam jeszcze on się mógł ukryć gdzieś tam w tej klasie, a potem się okazuje, że sprawca przychodzi do niego do domu. To jest po prostu tak chore rozwiązanie. I kiedy pojawiła się szkoła w chmurze, dla mnie to, że ja mam fiksację na punkcie dostępności, to to jest też realizacja dostępności. Tak. Czyli jest, jest potrzeba, i my mamy obowiązek tę potrzebę zaspokoić. I skala tej potrzeby i, i to, ile jest dzisiaj dzieci i młodzieży w, w szkole w chmurze, pokazuje, że ta potrzeba była, i smutek, że to minister edukacji i nauki, poprzedni, Zamiast walczyć ze szkołą w chmurze, to mógł pomyśleć, jak wesprzeć to działanie i tak naprawdę znaleźć rozwiązanie takie systemowe, też na poziomie ministerstwa, nie? bo to nie musi być prywatne e, przedsiębiorstwo, które, e, które oferuje taką usługę. Ministerstwo mogłoby to zrobić. Oczywiście, Ale... nawet więcej, tak. uważam, że szkoła hybrydowa tak. jest przyszłością I, tak. i to w ogóle powtarzanie tego codziennie przez nauczycieli tak. tego samego, tak. gdzie można to fajnie nagrać, Oczywiście. fajne materiały. I gdzie uczniowie odwracamy to, czyli najpierw poznają tak. to w domu, a potem przychodzą na lekcję poćwiczyć, spotykać. Lekcję, prawda? Ta, jako odwróconą lekcję, tak. To jest, y Oczywiście i to jest świetne rozwiązanie. Dzisiaj y dzisiaj to, co zrobiło, y co zrobiła pistacja choćby, czyli Catalyst Education y zrobiła y podręcznik matematyki dla całej szkoły podstawowej jest darmowy, dostępny na Pistacji, prawda? Są lekcje właśnie, gdzie Krzysiek Kojecki nagrał te lekcje takie w tam do dwudziestu minut. Tak, niektóre... pistacja.pl? Tak, pistacja.pl. Mhm. Dobrze, dodam tak, link w opisie, tak, tak. bo warto promować takie I, inicjatywy. E, I przecież definicja podręcznika nie mówi, że to musi być papierowe wydanie, nie? Może być w formie elektronicznej i jest to darmowe i można to właśnie stosować jako odwróconą lekcję. Czyli dzieciakom zadawać, że sobie obejrzyjcie tą, a tą lekcję, a potem przyjdźcie i będziemy rozmawiać już z wami, jako z osobami, które już coś wiedzą. Mogą zadawać pytania nauczycielowi, prawda? Że tego nie zrozumiałem na tym nagraniu, prawda? I jest zupełnie inny poziom uczenia się i też zaangażowania uczniów i uczennic. I naprawdę ci, którzy pracują metodą odwróconej lekcji, bardzo sobie to rozwiązanie chwalą. Na początku to wymaga zaangażowania i jakby przeformułowania mhm. tego w swojej głowie, ale potem, potem mówią, że to jest, że to jest super. I, ale wracając jakby do początku naszej, naszej rozmowy, czyli do tego, czy polska szkoła ma w ogóle jakieś miejsce na, na zdrowie psychiczne. To wiemy, że no szkoła może być tym czynnikiem chroniącym. Czyli są szkoły, do których dzieciaki lubią chodzić, lubią swoich truska. nauczycieli. <laughs> tak. Wiesz, ja ci powiem, że ja znam bardzo wiele takich niewielkich szkół, na przykład, gdzie jest po prostu dyrektor czy dyrektorka bardzo fajna. To jest osoba, która wiesz, jest blisko ze swoimi dziećmi, wita się z nimi na korytarzu, dzieci Zobaczyłem się przytulają. Ten ten... Tak. To jest nastawienie na relacje. Tak, i to się tak. czuje. To, to się tak wyczuwa, jak ja się wchodzi do szkoły, to tam atmosfera. Jest, ja też pracowałam nawet. Tak, w mi się kilku, chciało tam przebywać. Tak, w kilku takich szkołach, wiesz, w których się czuło, że te dzieci przychodzą tam, bo tam się zawsze wydarzy coś fajnego, nie? Spotkam się z kolegami, z koleżankami. A oprócz tego wiem, że w tej szkole zawsze coś codziennie, ja pracowałam w takiej szkole, do której jak mój mąż czasami przyjeżdżał u mnie odbierać z tej szkoły, to mówił, Boże, w tej szkole jest wiecznie impreza, wiesz o co chodzi. Tam wiecznie ktoś śpiewał, coś się działo. Ja mówię, oni tam się w ogóle uczą. Ja mówię, to jest jedna z najlepszych szkół. Nie? Wiejska szkoła, która, która miała zawsze, wtedy jeszcze było 1,6 6 miała zawsze zawsze jedne z najlepszych wyników na sprawdzianie szóstych klas. i a tam naprawdę była wiecznie impreza, wiesz, tam dzieci po prostu były cały czas zaangażowane. Mhm. To pokazuje, że można, nie? że szkoła nie musi być opresyjna. Nie, może, nie, nie, nie musi. Chcę powiedzieć, że szkoła nie może być opresyjna i w szkole musi być przestrzeń na rozmowę o tym, że człowiek jest całością, że to nie jest głowa, która chodzi do jakiegoś budynku, którą trzeba napełnić informacjami. Tam musi być przestrzeń na rozmowę o tym, o, o emocjach i wiesz to co w naszym programie profilaktycznym też mówią nam nauczyciele którzy są zaangażowani i rodzice to to że szczególnie nauczyciele i nauczycielki bardzo fajnie o tym mówią że y, oni musieli też trochę w tym programie zejść z tego piedestału nie że nagle to nie jest tak że oni robią wykład i pytają dzieci albo odpytują dzieci z tego tylko oni zaczynają y, rozmowę i wiedzą że będzie kolejna lekcja nie, na ten temat, że dzisiaj mówimy o emocjach, za 3-4 tygodnie porozmawiamy o potrzebach, potem o granicach, potem e, będziemy rozmawiać o tym, jak szukać pomocy i kto jest od czego. I ci nauczyciele mówią, to też jest droga dla mnie, nie? to jest tak, że to... Buduje... Oczywiście oni się czują szczęśliwsi. Tak, ale oni mówią, że oni doświadczają czegoś zupełnie nowego i że oni wchodzą w takie relacje ze swoimi uczniami, których wcześniej nie doświadczali, bo nie ma czasu, bo w szkole jest timing, nie? Jest po prostu 45 minut Strasznie przerwa, 45 minut przerwa i wszyscy są warunkowani po prostu tym, tym schematem i jest cały czas gonitwa. I jak oni mają taką chwilę, w której mogą usiąść z tymi uczniami i porozmawiać na takie tematy, które dotyczą po prostu zdrowego funkcjonowania człowieka, to to jest również uzdrowieńcze dla nich. I mamy też takie sytuacje, w których potem przychodzą rodzice i mówią, że dzieci wracają do domu i zaczynają rozmawiać o tych emocjach, o potrzebach, wiesz, i rodzice mówią: "Ret, jak nasze dzieci aż mam gęsią skórkę, jak o tym mówię." I rodzice mówią: Jejku, jak nasze dzieci ładnie mówią o emocjach, jak ładnie mówią o potrzebach. My też tak chcemy. My jesteśmy bardzo zadowoleni, że to się zaczęło dziać, nie? A tymczasem system no, jest trochę jakby oporny na to, nie? Bo ja cały czas słyszę, że nie ma przestrzeni w polskiej szkole na to, że nie możemy dokładać kolejnych zajęć, wiesz. Przy tym programie to w ogóle tak, połowa jest bez sensu. Więc tak, można tak, I telety... naprawdę można byłoby to po prostu podmienić. nie? Można byłoby podmienić coś akurat inaczej. Tak ciąć po prostu, patrząc A, na Finlandię czy tak, inny tak, kraj. Tak. Ten, ten program jest. Oczywiście. XIX I, wieku. I, e, I fajnie by było, gdyby to, gdyby to się stało. I ufam, że ta zmiana taka mentalna też na, w Ministerstwie Edukacji. Narodowej. Obecnie muszę się przestawić na to, że mamy teraz men z powrotem. Ufam, że po tym spotkaniu z panią ministrą też jestem taka uspokojona, że to jest przede wszystkim osoba, która słucha. To jest osoba z otwartą bardzo głową, ale to jest też taka osoba. Bardzo sprawcza. Mimo wszystko. Sprawcza i odważna. Tak. To jest coś, za co ja ją bardzo szanuję i w ogóle szanuję bardzo sprawcze i odważne kobiety. I to, że słucha, to jest dla mnie bardzo ważne, bo wiesz, to też nie chodzi o to, żebyśmy my poszli i załatwili swój interes, bo też nie był taki nasz cel. Nasz cel był taki, żeby powiedzieć, że zrobiliśmy coś, robimy i będziemy robić, niezależnie od tego, czy ktoś się do nas przyłączy, czy nie, ale zapraszamy do tego i potrzebujemy osób do współpracy, ale poszliśmy powiedzieć, że to działa. Że to działa i że też te 1500 szkół i te ponad 300 tysięcy dzieci dzisiaj dostały pewne narzędzia, w które już my wyposażyliśmy i nauczycieli, i, i dzieci, które pokazują nam, że to było bardzo potrzebne. Wiesz, że to tak jak ta nasza pierwsza pomoc psychologiczna, to tak jak pierwsza pomoc przedmedyczna nie? czasami. Po prostu to ratuje życie. Jeśli nie będziemy uzdrawiać tego systemu medycznego, to. To ta pierwsza pomoc psychologiczna to jest coś niezwykle ważnego. A podsumuję te wnioski, bo one są ważne. Mhm. Przy okazji sprawdzisz, czy dobrze słuchałem. Tak. E, trzy rzeczy, które z, 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 zwróciły moją uwagę: samotność, brak sprawczości mhm. i niska samoocena. Tak. To tak naprawdę nie tylko szkoła, ale i, 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 i dom. dom. Mhm. E, I tutaj bardzo dużo. dużo. Faktycznie tak. jest tak, że nieraz ta szkoła może być przełamaniem dla domu, tak jak, że te mm -hmm. dzieci się otwierają. Tak, i tak. Bo my jako rodzice też się wychowali w polskiej szkole. I tam Oczywiście. też nie było momentu na, na wyrażenie emocji, tak. na otwartość, na, tak. na dyskusję. I wiesz, właśnie... też, też nas wychowali, pokolenie moje i moich <laughs> rówieśników też jest wychowane przez tych nieobecnych rodziców, wiesz, takich, którzy też jakby byli z domów, gdzie, gdzie wiesz, to pokolenie wojny ich wychowywało jeszcze. I, I to byli ludzie, którzy, no wiesz, emocje były na samym końcu, nie? A teraz żyjemy w czasach, ja zawsze patrząc na moje dzieci, ja mam dorosłe dzieci, mam córkę 24 lata i syna 20 lat, to chcę powiedzieć, że to jest takie pokolenie, Spokoju, dobrobytu, wiesz. I, I to są ludzie, którzy zupełnie inaczej patrzą na innych ludzi i na, na świat. Nie? Ja, jak czasami rozmawiam z moimi dziećmi, to mam takie poczucie, że, że jestem jakąś frustratką, wiesz, która się po prostu o wszystko mhm. martwi, bo oni, oni nie mają nie? czegoś takiego. Mhm. Ale jednocześnie wśród tych ich rówieśników i tych młodszych dzieci. No ta triada tego kryzysu psychicznego się pokazała. I tak jak mówisz, to nie jest tylko szkoła, i to jest bardzo ważne, żeby to powiedzieć, że tym czynnikiem chroniącym i czynnikiem ryzyka może być szkoła, i na pewno jest, i też jest dom? nie? Dom też może Przede być wszystkim tak. samotność. Tak, oczywiście, że tak, oczywiście. I, I w naszym programie, znaczy w całym projekcie mode głowy, bo już teraz, teraz powiem o całym projekcie mode głowy, Mamy dużo przestrzeni, szczególnie teraz, zaczynamy taką kampanię skierowaną do rodziców z, z Parentin. Mamy serię takich filmów nagranych, no właśnie jak rozmawiać w kryzysie psychicznym z młodymi, wiesz. Jak też rozmawiać w, z młodymi ludźmi, którzy dojrzewa, są w okresie dojrzewania, którzy wcale nie są w kryzysie psychicznym często, tylko po prostu mówią o swoich emocjach, a rodzice nie wiedząc, jak na to zareagować, myślą, że to jest jakiś ostry stan i oni muszą prowadzić to dziecko do specjalisty od razu, nie? a tutaj jest często tak, że dziecko chce po prostu rozmawiać ze swoimi rodzicami nie? i chce mieć takie poczucie, że ten dom jest tym czynnikiem chroniącym, czyli że jeżeli ja powiem w domu, mamie, tacie, o tym, że źle się czuję, to my sobie porozmawiamy o tym i ja poczuję ulgę, bo to czasami tylko o tę ulgę chodzi, prawda? Mhm. I, I my chcemy rodzicom też dać takie wsparcie, bo wiemy i rozumiemy to bardzo i ja też ja od lat pracuję z rodzicami, prowadzę szkołę dla rodziców i muszę ci powiedzieć, że jak pracuję z rodzicami na, na szkole dla rodziców, to, to jak pięknie proces przechodzą rodzice w, w tej szkole dla rodziców, jak oni przychodzą zmartwieni, a potem wychodzą na koniec tacy, Spokojnie. Oni wiedzą, że to nie jest tak, że te kłopoty się skończyły, problemy się skończyły, ale oni już wiedzą, że ten lęk, który ich zamykał przed tymi dziećmi, się skończył. Nie? Że już oni mają teraz otwartość na to, że z czymkolwiek to dziecko przyjdzie do nich, to oni już wiedzą, jak zareagować na to. I że przede wszystkim to, co zawsze mówię rodzicom na mojej szkole dla rodziców, że na szkołę dla rodziców przychodzą dobrzy rodzice. Bo oni przychodzą, poszukają pomocy po prostu. A dobry rodzic to nie jest ten, który jest nieomylny, tylko ten, który dostrzega problem i szuka rozwiązania, nie? To jest kolejny stereotyp. Że mm -hmm. Do takich poradni, czy do. takich no, takie programy zgłaszają się. Z problemami, nie? Tak, tak, tak. tak. W żargonie się to mówi tak, patole. Tak, dokładnie. <laughs> no to jest, to jest no... okropne, nie? To jest okropne. Ja wiem, że już do mnie przychodzą właśnie tacy ludzie, którzy. Którzy są bardzo różni, bardzo, ale oni przychodzą zawsze tacy wystraszeni, i te, to nasze pierwsze spotkanie to jest często takie, że ja widzę, jak z nich schodzi powietrze, nie? Jak oni przychodzą i, i zaczynają opowiadać o tych swoich, bo ja zawsze pytam na pierwszym spotkaniu, które dziecko przeprowadziło mnie, ciebie do mnie, nie? I oni są zaskoczeni, mówią: Jak to, ja mam trójkę dzieci, nie? A ja mówię: No dobra, a powiedz, nie? Cała trójka gdzie czy jest jakieś dziecko. No i najczęściej się okazuje, że to jest jakieś jedno dziecko, nie? Które, które, nie daje spać w nocy na przykład, nie? I mama się kładzie codziennie do łóżka i ma gonitwę myśli, bo się martwi o to jedno dziecko, nie? Ale bywa tak, mam teraz też tak, że, że to jest, każde dziecko ma inne trudności. Rodzic przychodzi, ma trójkę, czwórkę dzieci i opowiada o tych dzieciakach, nie? No i wiesz, jak oni przychodzą te, na te pierwsze spotkanie i dowiadują się, że to jest dla nich, że oni są w porządku, że to jest w porządku w ogóle, to, to po prostu zaczyna się cudowny proces, nie? I ja też ufam, że to, co my robimy w projekcie Młode Głowy i w Fundacji Unaweza, zresztą nie zaangażowałabym się w ten projekt, gdyby było inaczej, to jest właśnie prowadzenie ludzi w procesie. Dzieciaków, wiesz, dzieci, młodzieży, nauczycieli, ale też rodziców, i to, co jest też ważne, czyli budowanie takiej kampanii społecznej, w której naprawdę jak powiemy młode głowy, to jest odzew otwarcia o zdrowie psychicznym, i niech to się zakotwiczy ludziom w głowach. Że, że chcę powiedzieć, że jesteś naprawdę dzisiaj dobrze ubrany tematycznie, bo nasze logo też jest w kolorze pomarańczowym. Dziękuję. Chociaż ja standardowe są ubrany ja, ja wiem, ja wiem, ja wiem, że zawsze to, jest też to, ma, to są uwielbiam. też nasze barwy, tak? Tak, tak, tak. <grym> tak, tak. I, e, I ja bym chciała, żeby to też było tak, że nasze społeczeństwo po prostu będzie też mogło, wiesz, gdzieś się tam zakotwiczyć w tym myśleniu, że jest taka kampania społeczna, która mówi o tym, że. Jest taki projekt Młode Głowy, otwarcie o zdrowiu psychicznym. Nie mówmy otwarcie o zdrowiu psychicznym. Naprawdę. I ta otwarta rozmowa na pewno zawsze nas poprowadzi do jakiegoś rozwiązania. nie? To prawda, i to jest y, bardzo dobra taka kwintesencja tego, tego programu. Jak się za tym pani minister mhm. zapatruje na, na program? Yy, bardzo z dużą otwartością. Z dużą otwartością. To, co też robi na mnie duże wrażenie, to to, że jak y, szłyśmy do ministerstwa, to ja miałam. Y, przekonanie graniczące z pewnością, że pani ministra zna raport i że będzie wiedziała o czym rozmawiamy, I się nie pomyliłam, bo jest osobą świetnie zorientowaną i z dużą otwartością yy, wiesz tam skończyły się te czasy wartościowania, wiesz o co chodzi, nie? Takie jakie były za czasów yy, ministra Czarnka, yy, że coś jest yy, dobre, a coś jest niedobre, nie? Tu jest otwartość na to, że każdy, kto przychodzi, jest, dostaje uwagę, jest wysłuchany i, i, i ta propozycja zostaje rozważona. Nie? I jeżeli pani ministra mówi, że, że ona jest za realizacją naszego projektu i naszego programu profilaktycznego, to, to dla nas to jest duża rekomendacja. Okej. Okay. Mhm. Czyli mamy nadzieję, że z czego coś dobrego, wyrośnie, tak. bardzo mocno trzymam kciuki. Jakie są kluczowe wnioski poza tymi trzema? Są jeszcze mm -hmm. jakieś rzeczy, rekomendacje bardziej mm -hmm. dla szkół właśnie, czy dla dzieci, czy dla rodzin mm -hmm. z tego badania, co byśmy mogli zrobić z takiej krótkiej listy, my, jako rodzice, żeby poprawić jak najszybciej mm -hmm. te relacje z, dzie z dziećmi? Wiesz, chyba taka, taka ważna rekomendacja jest taka, żeby tak jak już powiedziałam, się nie bać. Rozmawiać otwarcie, i żeby zejść z pozycji tego takiego perorującego rodzica, czy dorosłego nauczyciela, nauczycielki, i, i zapytać dziecko nie, czego potrzebujesz, co to dla ciebie znaczy. Tak? Jeżeli mówisz, że, że coś dzieje się w Twoich emocjach, to, to opowiedz mi o tym, nie, opowiedz mi o tym, powiedz. Ja nie będę cię teraz pouczać, nie powiem ci, co masz zrobić, tylko, tylko siądźmy i zacznijmy o tym rozmawiać. I, I czasami jest też tak, że my dorośli mamy też gotowe rozwiązania dla dzieci, nie? I nie konsultujemy tych rozwiązań z dziećmi. Ja pracuję w poradni psychologiczno-pedagogicznej, muszę ci powiedzieć, że jest tak częstym zjawiskiem to, że przychodzą do nas rodzice, którzy... W ogóle nie rozmawiałem ze swoimi dziećmi na temat tego, że oni idą do, do, do poradni, tam się coś będzie działo, prawda? Ktoś będzie rozmawiał z tym dzieckiem. I rzadkością jest to, że rzadkością, naprawdę rzadkością jest to, że ktoś w ogóle zapytał dziecko, czy ono rozumie, tym, że idą do specjalisty, i czy to dziecko wyraża na to zgodę. nie? Bo to by było bardzo ważne, żeby tak było. Że, że po prostu, jeśli rozmawiamy z dziećmi, to też traktujemy je. Po partnersku, i to dziecko może się nie zgodzić na coś po prostu, nie? No bo to, jeżeli się nie pytamy, to jest też źródło przemocy, niestety, względem dzieci. Więc takie zejście z, tego, z tej pozycji takiego perorującego dorosłego na pozycję takiego zaciekawionego tym dzieckiem, to to jest chyba bardzo ważne, nie? Żeby, żeby być obecnym w tej rozmowie z tym dzieckiem. Tak sobie wyobraziłam w sumie. Bo ja tego nie doświadczałem, bo miałem dużo mm -hmm. wolności akurat jako, jako dziecko. Mm -hmm. Natomiast jak, jak takie dziecko może się czuć? Tu rodzic, który wszystko wie, podejmuje decyzję za niego, tu idzie do szkoły, mm -hmm. gdzie jest skazane, że musi słuchać, tak. musi się być posłuszny, grzeczny, nie tak. może wyrażać emocji. Przecież to nie może się dobrze skończyć. I to są te dzieci, które doświadczają tej, tej przemocy, takiej najtrudniejszej do obronienia się. Czyli to są te dzieci, ja właśnie o tym napisałam kiedyś dla Rzeczpospolitej, że nadopiekuńczość też jest przemocą. I ona oczywiście jest powodowana miłością rodzicielską. I to sobie powiedzmy szczerze, że za tym naprawdę najczęściej stoją takie dobre intencje. Nie? Bo my po prostu tak szalenie kochamy to dziecko. Stoi za tym często lęk rodzica, który chce chronić to dziecko. I ci rodzice układają, wiesz, jeszcze przed narodzinami dziecka, cały plan na życie tego dziecka. I ono rodząc się w tej rodzinie, to są te nastolatki, które często mówią, ja nie wiem kim jestem, bo mi wszystko zaplanowali. Wiesz o co mhm. chodzi. Bo ja od koloru pokoju, mebli, poprzez zajęcia pozalekcyjne, miałem już całe życie zaplanowane. I co ja mam moim rodzicom powiedzieć, którzy są przecież dobrymi rodzicami, oni mnie kochają. Oni ze wszystkich sił po prostu starają się mi zaplanować, Życie po to, żebym był szczęśliwy, żebym miał dobrą pracę, prawda? To jakie mam im powiedzieć, że ja tego nie chcę? Wyjdę na, po prostu nadrania, nie? Albo I... nalenia. Tak, albo nalenia, dokładnie. I to jest też ważne, żeby mieć tę świadomość, że jeśli my tym dzieciom nie robimy takiej przestrzeni w życiu, że one mogą próbować, że mogą same decydować o swoim życiu, to to też jest forma przemocy, nie? I taka najtrudniejsza do obronienia się dla dziecka, naprawdę. To są te dzieci, które często nie chcą żyć, bo one po prostu nie widzą wyjścia z tej sytuacji. Od zajęć do zajęć, tu ze szkoły, w tak. wielkim stresie, i to repetycje jedne, Oczywiście. drugie, trzecie. Jak, jak maszyny po mm -hmm. prostu zaprogramowane, mm -hmm. tak. które mają... A, a, tak, gdzieś tu w ogóle, odwróćmy, lekcje odwrócone to jest jedno, tak. to jest w ogóle nie, niezbędne. Dwa to, mm -hmm. te dzieci jakby zaczęły sobie, mogły planować te egzaminy. Chociażby tak jak mm -hmm. w szkole gdzie tak. taka sama sobie planowała i... I wybierała tak. jak, jak chce, w jakiej kolejności, uh -huh. co, je, co by chciała na początek, co by chciała w środku, co by chciała tak. na koniec. A m, na koniec jest tak, jeszcze, że w trakcie dnia znowu jest mała bo mówi wczoraj do mnie wieczorem: słuchaj, pouczę się chyba w, w nocy, by, uh -huh. żeby iść na 11 do kina, bo jest fajny film. Nie? No, tak. Jakby zupełnie niestandardowy dzień, tak. bo wstanie i pójdzie o 11 do kina. Tak. W eee... szkole takiej systemowej nie, niemożliwe to, to prawda bo... do zrealizowania. Tak, nie, 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 do zrealizowania. Albo sobie robi e, piątek e, wolny, uh -huh. bo chce sobie spędzić tak. jakoś tak, a pouczy się winny. Nieraz uh -huh. wynik się uczy, bo ma uh -huh. ochotę. Tak. Bo no, jakby tak. tak nie ma nic do, do roboty, jest wypoczęta, więc tak. uzna, że okej, okay, dobra, dobry moment, żeby się pouczyć uh -huh. w tym momencie. To są tak. takie rzeczy, które powodują, że wraca ta sprawczość. Uh -huh tak y, m, pogodnej, uradowanej córki już dawno nie tak? widzieliśmy, nie? I to jak tak. dużo <laughs> było trzeba, nie? Tak. Nie dość, że te pozalekcyjne zajęcia y, rozwija swoje. Tak. Nie, nie, nie nasze, tylko, tylko swoje. I ma wreszcie tą przestrzeń do tego, żeby się zastanowić nad tym, prawda? I to są też dzieciaki, które, no tak jak wiadomo, tak jak powiedziałeś, no to nie jest dla każdego, bo to dziecko musi zdecydować, czy ono no, będzie umiało sobie tak organizować ten czas, ale też często to co mówią rodzice i to co mówią młode osoby. No, rodzice mówią: "My jesteśmy w pracy, i moje dziecko ma w końcu czas zaplanować i zdecydować coś samo. No bo nas nie ma, prawda? My tu nie będziemy dyrygować. To dzieci same sobie świetnie wszystko, wszystko planują." I tak jak powiedziałaś na początku, no dlaczego nadal nie ma rozwiązań dotyczących hybrydowej edukacji? bo jak ja mam dwóch studentów obecnie, nie, moje dzieci studiują i jak na studiach już dzisiaj zupełną normą jest to, że odbywają się wykłady online, ćwiczenia w formie stacjonarnej i często jest tak, że moja córka pisze: "No, dostałam dzisiaj maila, że pani nie będzie wykładowczyni, mamy zajęcia online", nie? Czyli można to tak organizować? Naprawdę można. Ja rozumiem, że w szkole podstawowej, gdzie jest wymagana jeszcze opieka nad dziećmi, ale dlaczego w szkole ponadpodstawowej nadal hybrydowa edukacja, gdzie, ta, gdzie jest też taka potrzeba, gdzie te dzieciaki budują swoją tożsamość, już taką bym powiedziała, taką ukierunkowaną na, na potem wybór tej ścieżki zawodowej? Dlaczego nadal tam nie ma przestrzeni na to żeby mogły i chodzić do szkoły, i czasami mogły realizować to w formie online, tak? Ja wam nawet powiem więcej, bo jeszcze na uczelniach te wykłady niestety są mm -hmm. cały czas na żywo, mm -hmm. ale de facto pistacja.pl, tak, albo inne tak, wiele inny, programów, tak, nagrywamy dobrze, tak, nasi znaczy nauczyciele się tego boją, ale mm -hmm. nie ma się czego bać. Tak. Jesteśmy dla dzieci wtedy. Tak. Możemy być mentorami, możemy być tak. ich wspierać. Możemy, tak. to, to jest naprawdę fajne, to jest fantastyczne. Właśnie oglądałem wczoraj film, nie, nie dokończyłem, o Butanie mhm. i o nauczycielu, który Lulana chyba mhm. się nazywał, mogłem przekręcić tytuł, dam link w opisie. Dobrze. W każdym bądź razie nauczyciel, który w Butanie nie chciał być nauczycielem za bardzo mhm. i przez 4 lata się ubija i go wysyłają w końcu do wioski, która jest tam mhm. 40 parę osób już na krańcu świata prawdopodobnie najbardziej odizolowana szkoła na świecie. Mm -hmm. I on tam dopiero odkrywa powoli to nauczycielstwo, po co on był. On mówi, mm -hmm. tego mi na studiach nie mówili, bo tak. e, zaczynają mu powtarzać, że nauczyciel to ktoś, e, traktują go jak Boga, jak, jak mm -hmm. króla, e, że nauczyciel to ktoś, to dotyka przyszłości. Tak. On mówi, dlaczego mi nikt tego nie powiedział na, mm -hmm. na studiach? Tak. Zaczyna zadawać tak. pytania. I zaczyna się w nim w ogóle zmiana taka mm -hmm. bardzo, bardzo tak. duża, nie? że można być wspierającym Nauczycielem, jeszcze mieć tego radość i przyjemność, i nie trzeba stawiać y, uczniów pod ścianą, tak. przepytywać, jakieś tak. robić y, tak. terror wprowadzać. Oczywiście, jest... że tak. A wiesz, a to, że y, często na lekcji mamy uczniów i y, uczennice, którzy się po prostu nudzą, bo, bo mają już ten materiał opanowany. Y, często są też sprawcami potem przemocy. Nad innymi e, uczniami i uczennicami, którzy sobie nie, nie na tyle doskonale radzą. Ja znam takie przypadki i słyszę to od dzieciaków, prawda, że ktoś mówi nie zadam pytania w trakcie lekcji, bo ci lepsi będą się e, ze mnie wyśmiewać. Nie? I wiesz, a gdybyśmy mieli właśnie nagrywane lekcje, które e, taki uczeń czy uczennica może sobie obejrzeć w domu i zdecydować, że dla niego to jest tak banalnie proste, że on nie pójdzie na tą lekcję. To nauczyciel, który będzie zawsze dostępny w szkole, do niego zawsze przyjdą uczniowie uczennice, którzy mają trudności w opanowaniu tego materiału samodzielnie. Albo są ponadprzeciętni i chcą jeszcze więcej, I chcą bo. Więcej, pytań tak. Za... Tak, tak. Ale ci, którzy, bo, bo wiesz, no powiedzmy sobie szczerze, że, że to Jan Wrubel zawsze o tym mówił, że szkoła nie jest dla tych z brylantową szpilką, nie? tylko dla tych przeciętnych i słabych, bo nauczyciel ma być obecny dla uczniów i uczennic, którzy potrzebują osoby dorosłej do wsparcia w procesie edukacji. I gdyby on był w tej szkole i miał wtedy czas dla tych, którym może potłumaczyć coś dłużej, tak? A nie tylko go z materiałem, bo jest ktoś, kto się nudzi na I lekcji. nie jest biurokratą, w sensie tak, on nie tak, musi dzwonić tak, tak. stosu dokumentów. Tylko wiesz, tylko na to musiałaby być zgoda też yy, taka systemowa. Yy, I to wiesz, to się nie zrobi w jednym roku, więc myślę, że to też zadanie dla Ministerstwa Edukacji na yy, Narodowej, żeby przemyśleć, czy my nie chcielibyśmy jakby pójść w taką stronę, nie? Takiej nowoczesnej szkoły, w której nauczyciel to nie jest ten człowiek, któremu my wiecznie nie ufamy, że jak mhm. on będzie od tej 8 do piętnastej w szkole i tam nie pojawi się jakiegoś dnia żaden uczeń, to to jest taki leń, któremu my po prostu zabierzemy środki tego dnia po to, żeby mu udowodnić, że on tego dnia nic nie robił, wiesz, nie? Nie, on ma tam być po to, żeby, żeby ci uczniowie, którzy będą potrzebowali, przychodzili do tej szkoły, prawda? I żeby rodzice, którzy podobno są partnerami szkoły, bo to się tak wszędzie, we wszystkich aktach nazywa, że są partnerami szkoły, to ja bym chciała, żeby też byli traktowani po partnersku, że to nie jest tak, że jak tam wisi nade mną jakaś kara finansowa, że ja nie pośle dziecka do szkoły, prawda? To tylko dlatego ja to dziecko tam cały czas za uszy prowadzam. Nie, ja bym chciała, żeby rodzice też mieli jasny przekaz, że szkoła jest dla nich mhm. i że oni do tej szkoły mają y, przychodzić, bo to jest miejsce dobre dla ich dzieci. Mhm. Nie? Pani ministra też bardzo fajnie o tym powiedziała i mówi o tym, jak, jak się słucha tych wywiadów wszystkich z nią dzisiaj. Że o szkole, jak mówimy, Polskiej, to mówimy ze smutkiem, ze strachem, prawda, że i nauczyciele, tak to są ludzie, którzy nie lubią chodzić do swojej pracy, i dzieciaki nie lubią. I to jest jej cel, żeby to zmienić. I ja bardzo jej w tym kibicuję, żeby, żeby to się stało, bo projekt, który my budujemy, jest po to, żeby żeby wspierać młodych ludzi, wspierać też rodziców i nauczycieli, i nauczycielki, i ta przestrzeń myślę, że na kilka najbliższych albo kilkanaście lat do, do pracy na pewno dla nas wszystkich jest. Nie? I nawet jak ta szkoła się zamieni w to miejsce szczęśliwości co jest naszym wielkim marzeniem, to projekt Młody głowy będzie istniał, bo my wtedy będziemy mogli się też zajmować fajnymi rzeczami wspierającymi młodych ludzi po prostu. Bo ja też powiem to, co może nie dopowiedziałem, że właśnie o to chodzi, że to jest tylko szansa w edukacji powszechnej, żeby prowadzić taką szkołę w chmurze. Tak. Nawet szkoła w chmurze wyrażała gotowość, otwartość na, na to, żeby mhm. pomóc w takim procesie. Ale wręcz uważam, że szkoła hybrydowa z przyszłością, bo sama szkoła tylko i wyłącznie właśnie w chmurze, to mhm. też nie jest dobre rozwiązanie. No tak. Nie ma tego czasu na relacje, na poznawanie mhm. siebie, na, 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 na do. No, energii. To, ale to jest realizowanie standardu dostępności, czyli jeżeli ktoś chce chodzić do budynku szkoły, to państwo ma obowiązek zapewnić ten budynek i tych obecnych tam nauczycieli, żeby to dziecko mogło chodzić do tej szkoły, bo ono tak potrzebuje. To dziecko, które chce realizować edukację, spełniając obowiązek szkolny poza szkołą, czy to w formie edukacji domowej z rodzicami, czy szkoły w chmurze, państwo ma obowiązek zapewnić takie, tak. taką formę, tak? Więc to jest tak, że. No, i wiesz, no to tak jak idziemy do sklepu i, i byłoby tak, że jest jeden, nie wiem, rodzaj chleba i jeden rodzaj sera, który musimy wybrać codziennie, i, i to się nazywa naszym wyborem, wiesz, nie? Czyli idziesz na zakupy. No tak I tak komu nie było? Tak, tak. I zobacz, że tak jest, tak, tak jest czasami myślenie o szkole, że, że jakby jak się pojawiają takie formy alternatywne, to czy to jest jakieś zagrożenie, wiesz, że to nagle, nie wiem, no tak jak z edukacją włączającą, to, że jak się pojawiają działania inkluzywne, to znaczy się, że szkoły specjalne zostaną zamknięte. To jest bzdura po prostu, nie? To jest tak, że dostępność to znaczy się, tyle, taką musimy zbudować ofertę, jaka jest potrzeba. Ale, tak? ale to COVID pokazał, no przecież są wielodzietne rodziny, które mieszkają wręcz w jednym pokoju. Tak. To dziecko wręcz pragnie, nawet jakby się uczyło w odwróconej edukacji, to pragnęłoby mieć jakiś kącik w tej szkole czy tak. przyjść ze słuchaweczkami, sobie posłuchać, tak. nauczyć Oczywiście. się czegoś, czy zapytać tego nauczyciela, tak. bo ono tej przestrzeni w domu nigdy nie będzie miało i, tak. i, i też takim dzieciom trzeba pomagać, bo Oczywiście. one się nie wyrwą z tego tak naprawdę. I... Tak, i wiesz, i ten, to, to jakby tych przykładów moglibyśmy mnożyć, bo, bo to też chodzi o te dzieciaki, które po prostu. Że ja też byłam takim dzieckiem, nie? które chodziło do szkoły, umówmy się nie dla edukacji, chociaż akurat nie miałam trudności w nauce żadnych nigdy. To y, dla relacji. Nie? Jak ja myślę o szkole, to zawsze myślę tylko o tym, co się działo między koleżankami i kolegami, bo w moim życiu takim społecznym po prostu zawsze były, y, były emocje i dla mnie to pójście do szkoły zawsze wiązało się z relacjami. Nie? Mm -hmm. I to było cudowne, dlatego ja jakby nie mam jakichś traumatycznych wspomnień związanych ze szkołą, bo, bo ja miałam cudownych rówieśników. Y, czasami jak rozmawiam też z kolegami i koleżankami, zawsze. Mówię, ja miałam taką fajną klasę w podstawówce, nie? się lubimy wszyscy, się do dzisiaj. I w liceum miałam, nie? I na studiach miałam fajnych ludzi. I też się przyjeździmy do dzisiaj. I ludzie czasem mówią, Boże, ja nienawidzę swojej klasy. Na żaden zjazd nie pojadę, wiesz? To znaczy, że coś tam nie pykło, nie? Wiesz? Coś tam nie zadziałało dobrze. Jeżeli ktoś wspomina ten swój okres szkoły w taki sposób, że i ci nauczyciele byli, byli tymi sprawcami tych złych doznań i i nie było tej grupy rówieśniczej wspierającej. No to, no to niezbyt dobrze nie? świadczy o szkole. Ale ja byłam takim dzieciakiem, który lubił chodzić do szkoły po prostu, bo potrzebował tych relacji, ale rozumiem bardzo i bardzo mnie dotyka, jak są dzieci, które mówią, nie chcę chodzić do szkoły, nie lubię tych ludzi. Nie? Chcę uczyć się samodzielnie, bo ja po prostu tak naprawdę poza tym, że. Lubię tych ludzi, których znam, czyli moją rodzinę, tak, i moje rodzeństwo, to nie mam takiej potrzeby budowania relacji z tysiącem innych osób. I to jest realizacja standardu dostępności. Każdemu to, czego potrzebuje, a nie wszystkich do jednej miary. Nie? Jak ktoś jest ma społeczny i mu jest z tym dobrze, to mhm. też nie powinniśmy go na siłę uspołeczniać, tak. bo ma pani mieć na swoją przestrzeń. Tak. Sam zdecyduje: oczywiście. którym powinniśmy mu dawać możliwości, oczywiście. Mhm. Ale nie, nie zmuszać tak, go do, do tego. Tak, fajnie, tak. bo jest to widziałam. Ja tak z takimi rodzicami miałam też przyjemność rozmawiać jakiś czas temu. A pan zadzwonił do mnie, żeby porozmawiać o tym, że ma taki, tak się martwią z żoną, bo, bo mają synka i tam starają się go uspołecznić, wiesz, na wszystkie możliwe sposoby, a on się tak nie poddaje temu, ten synek. I tak po nicce do głębka jak zaczęliśmy rozmawiać. Yy, okazało się, że Tata jest w spektrum autyzmu, zdiagnozował się jako dorosła osoba i mama jest w spektrum autyzmu i zdiagnozowała się jako dorosła osoba. I oni się martwili, że ten syn też będzie w spektrum autyzmu. I ja zapytałam tego tatę, mówię, czy państwo jesteście szczęśliwymi ludźmi? Czy się czujecie z tym dobrze, że po prostu jakby nie, no nie jesteście duszą towarzystwa, nie, nie biegacie na eventy, chociaż macie taką pracę? On mówi, no, my jesteśmy szczęśliwi, jak jesteśmy sami w domu. I ja mówię, to dlaczego chcecie tego swojego dzieciaka wypychać poza ten system, w którym on się czuje bezpiecznie i dobrze? I to jak widzicie, wszystkie znaki, prawda, mówią wam, że on też tak lubi, że też jest mu tak dobrze. To czemu? On mówi: No, bo no chyba tak trzeba, bo tak trzeba, żeby, żeby dzieci były do innych dzieci, nie? A ja mówię: A może on też nie chce, nie? Może on też nie chce do, do, do innych ludzi, może on też się czuje szczęśliwy sam w domu, tylko z wami. I, i to są właśnie też te stereotypy, które, które my staramy się w, w projekcie Mode głowy, jakby yy, obalać te mity, takie, że, że jest jakieś rozwiązanie na życie, które jest dobre. Mhm. Wiesz, a wszystkie inne są złe. Nie ma takiego, nie ma. Takie Rozwiązanie to jest takie, kiedy człowiek czuje się szczęśliwy. Jeżeli czuje się szczęśliwy, to znaczy, że jest w porządku tak, jak jest. Tak? Jeżeli rodzice nie, nie, nie łamią prawa i nie robią czegoś, co jest niezgodne z prawem obowiązującym w tym kraju, i żyją tak, i czują się szczęśliwi, i ich dzieci są szczęśliwe, to nie ci ludzie tak żyją. Nie? Tak, i to jest. Zresztą, akurat uważam, że. Dla mnie wolność jest podstawową wartością, jestem wolnościowcem, bo mm -hmm. ja ją łączę z odpowiedzialnością, tak. bo wolność bez odpowiedzialności to nie wolność. To nie wolność. Ta tak, jakby mm -hmm. I wchodzimy w wtedy w przestrzeń tak. drugiej osoby, i wolność połączenia z odpowiedzialnością tak. to jest dla mnie taka wartość. I taka szkoła to, to, to marzenie wręcz, mm -hmm. że, która, która daje tą przestrzeń do, tak. do bycia wolnym, ale i odpowiedzialnym. Za... I taki dom, i to też umówmy tak. się, że prawda? I ten dom, który daje wolność i uczy odpowiedzialności. I wtedy szkoła, która daje wolność i uczy odpowiedzialności, to to jest coś, co, co dla mnie jest przyszłością takiego zdrowego i szczęśliwego społeczeństwa, bo, bo tacy ludzie, którzy wychodzą z domu, w którym mieli zgodę na, na wolność, ale jednocześnie właśnie w granicach odpowiedzialności, dlatego podkreślam zawsze, że jeżeli dzieje się coś i jest to w granicach prawa i z szacunkiem dla prawa, to to jest w porządku i nic mi do tego, nie? jakie mają wartości rodzice i, i jaką wybierają drogę dla swoich dzieci, to nikomu nic do tego, do momentu, do którego to się dzieje w granicach prawa, nie? Bo jeżeli to jest przekroczenie prawa, wtedy państwo też ma obowiązek ingerować w, czy w rodzinę, czy w szkołę po to, żeby dbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, które jest dla mnie niedyskutowalne w tym względzie, nie? ale mamy takie szans taką szansę wtedy budować takie społeczeństwo obywatelskie, które jest tym społeczeństwem yy, po prostu dojrzałych, odpowiedzialnych, szczęśliwych ludzi. I szanujących Tak, i szanujących się wzajemnie. I to może możemy mieć różne poglądy. Oczywiście. I to jest. Tak, fajne i, się tu, i tu, piękne. Tu, tu się na pewno zgadzamy pod tym względem. I yy, 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 my na pewno tym wartościom, yy, jakby wspieramy te wartości w, w projekcie Mode Głowy robiąc bardzo dużo no, i też wsłuchując się w głos młodych osób. Nie? Bo to jest dla nas taka sprawa e, no, priorytetowa, nie? żeby mhm. słuchać głosu tych młodych ludzi i dawać takie poczucie im, że ten ich głos jest ważny. Wczoraj mieliśmy na uam spotkanie z panią rzecznik praw dziecka, która jest... Zawsze mówię, że pani rzecznik jest istotą prawie doskonałą. Nie chcę powiedzieć, że jest doskonała, ale jak jej słucham, to po prostu to jest miód na moje serce. I to jest też osoba, która pokazuje, że słuchanie głosu dzieci i młodzieży jest bardzo ważne. Ja chcę jej bardzo za to podziękować, że to jest osoba, która zrobi, ja już, ona już dużo zrobiła, a dopiero jest króciutko rzeczniczką, ale ja wiem, że to jest osoba, która dużo zrobi w tym zakresie w Polsce. Jeśli chodzi o słuchanie głosu młodych osób i to jest też osoba, która będzie, już wspiera projekt Młode Głowy i będzie nas wspierała. A my na pewno będziemy wspierać wszystkie działania pani Rzecznik, bo, bo, bo jest za tym głęboka mądrość stoi. Wiesz, to nie jest populizm to co ona mówi, nie? To nie jest populizm. To jest niezwykła głęboka mądrość i jej doświadczenie zawodowe, które pokazuje, że to jest osoba, która wie, co to znaczy posłuchać młodych ludzi i dać im głos w sprawach, które ich dotyczą. Okej. Okay. I teraz tak podsumowując, czy są jakieś inicjatywy? Bo na pewno tak. są, którymi się <śmum> tak. angażujesz, jakby ciężko za tym nadążyć, nawet powiem tak. To znaczy, że to, co robisz. Po prostu kochasz to i, tak. i, i dlatego tak aktywnie działasz. Ja zawsze mówię, że nigdy się nie angażuję w rzeczy, w które nie wierzę po prostu. A jeżeli uh -huh. jest coś, co mnie przekonuje, to, to ja się w to zaangażuję. Dlatego jestem zaangażowana w projekt Młode Głowy, bo, bo ufam i Martynie Wojciechowskiej, i Fundacji Unaweza, i, i wszystkim współpracownikom w projekcie Młode Głowy po prostu. Są niezwykli ludzie, chcę powiedzieć. Naprawdę za tym projektem stoją niezwykli ludzie, którzy, którzy są e, też wspaniałymi, wspaniałymi osobami. Ale to, że jestem w Poznaniu, e, jest związane z tym, że e, razem z Uniwersytetem Adama Mickiewicza e, zaczynamy taką kampanię, która się nazywa, żeby nie przekręciła nazwy Republika Niewysłuchanych. Mhm. I na początku lutego, na pewno na stronie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, chyba ukaże się taka informacja dotycząca, jakby, całego przebiegu tej kampanii Republiki Niewysłuchanych. To Republika, związana z zespołem Republika. I, i będziecie mogli Państwo sobie zobaczyć, jakby, wszystko, co, co, co będzie w tej kampanii. Ponieważ Koło Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa zaangażowało się, zaangażowało się w, we wspieranie projektu Młode Głowy. Projektu Młode Głowy, Otwarcie o Zdrowie Psychicznym, chcąc organizować zbiórki również na, na, na cel Fundacji Nałęza, jakim jest projekt Młode Głowy, jakim jest rozwój projektu Młode Głowy, za co bardzo dziękujemy. I będzie wiele różnych akcji się odbywało i finałem będzie taki koncert 5 czerwca, który, który też UAM będzie razem z, z fundacją Unawe zaorganizował, na którym odbędzie się, odbędą się licytacje na, na, na cel, jakim jest projekt Młode Głowy. I zapraszam wszystkich do tego, żeby się w województwie wielkopolskim i w samym Poznaniu, żeby się angażowali. Jeśli jest ktoś, kto chce wesprzeć projekt Młode głowy, to, to po prostu zapraszamy do, do kampanii. A jak Republika już będzie link Republika wysłuchanych.pl, to jest jakieś strony macie domena? No? Yy, dlatego, że akcja dopiero jakby została zainaugurowana wczoraj, to, to strona zostanie postawiona na początku okay. lutego i na pewno podeślę link. Dobrze. Mhm. Bardzo Ci dziękuję za to, że podzieliła się tymi wynikami, za to, że mamy nadzieję zmienić mhm. chociażby naszą rodzinę, że te zmiany zaczniemy od siebie, czyli wewnątrz, w domu, że złamiamy te stereotypy, że do poradni chodzą ci, którzy mają problemy, tylko ci, którzy chcą być lepsi bo po prostu tak. być... mają taką potrzebę, a my jesteśmy tym usługodawcą po tak. prostu. Do tego, żeby sprawiać lepsze życie. Tak. Sprawmy lepsze życie naszym dzieciom stwórzmy im lepsze warunki do rozwoju tak. i za to trzymajmy kciuki, a jeżeli jesteś w tym temacie, chciałbyś, chciałabyś zmienić polską edukację, to zapraszamy też do kontaktu z nami. Przyjmiemy wszelkie inicjatywy, które mhm. mają na, na za zadanie, jakby promować takie zdrowe podejście do edukacji, takim, w którym uczeń będzie w centrum. I to dla niego tworzymy to wszystko. Tak jest. Dziękuję Ci bardzo. Ja Tobie również.